Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Polsat Games w programie Rok w Grach. Proszę Państwa, od 4 dni praktycznie nie spałem, ponieważ grałem w The Outer Worlds od Obsidian Entertainment i o tej grze Państwu dzisiaj opowiem. Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. Obsidian Entertainment ma za sobą kawał historii i znani są przede wszystkim, a właściwie z wielu, wielu rzeczy. Zrobili Pillars of Eternity, ostatnio pierwszą i drugą część, taki klasyczny izometryczny RPG. Znani są głównie z Fallout New Vegas, znani fanom Fallouta, a w przypadku The Outer Worlds warto o Falloutie wspomnieć. Robili też takie rzeczy, które nie do końca się udawały, jak na przykład Alpha Protocol. Oni mają skłonność do fantastycznych pomysłów, jeżeli chodzi o rozwiązania RPGowe, ale czasami mechanicznie i technicznie jakoś to nie domaga, tam są błędy i niedociągnięcia. Tym razem w The Outer Worlds tych błędów udało się uniknąć, a udało się podtrzymać fenomenalny klimat Fallouta. The Outer Worlds zdecydowanie jest grą RPG i zbudowany jest od podstaw jako gra RPG. Wszystkie umiejętności, które posiadacie, znajdują gdzieś zastosowanie tak w dialogach, tak na polu walki i tak jak w terenie. I ten cały system został opracowany bardzo dobrze. W grę się gra niezwykle przyjemnie, ona zebrała świetne noty, ale pytanie, czy jest to gra dla każdego? Otóż proszę Państwa, nie. Po pierwsze, trzeba być fanem RPG-ów, po drugie, warto być fanem Fallouta, ponieważ gra toczy się w takim specyficznym tempie, ma klimat, który taki jest, oto się nazywa retro fantastyka chyba, albo retro science fiction. Ja to osobiście nazywam steampunkiem science fiction. To trochę przypomina Bioshocka, niezwykła architektura, nietypowa, podejście do kostiumów, do wyglądu broni i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, gra zebrała nie najgorsze noty na Metacriticu, lepsze niż Fallout New Vegas. Wiele osób krytykuje Bethesda za ostatnie dokonania z Falloutem, ja się wcale temu nie dziwię. I ta ekipa Obsidiana była taka bardzo obiecująca dla fanów Fallouta, że tylko oni mogą zrobić dobrą grę. I proszę Państwa, The Outer Worlds, mimo że Falloutem nie jest, jest najlepszym Falloutem od lat. By opowiedzieć Państwu historię, ale przy okazji nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, to co Państwu przedstawię zamyka się w pierwszych 10 minutach gry, także spokojnie, spoilery nie będą straszne. Nasz bohater jest jednym z kolonizatorów, który w stanie hibernacji przybył do układu, w którym się znajdujemy, The Outer Worlds, i jego zadaniem jest zamieszkanie tych planet, rozmnażanie się i budowanie kolejnych placówek ludzkości. Niestety w układzie nasz statek dotarł później albo został pozostawiony na później, ponieważ dzieją się tam rzeczy niedobre. Władzy przejmuje Rada i ta Rada niezbyt dobrze sobie poczyna. Znaczy oni sobie poczynają dobrze, jeżeli chodzi o myślenie o sobie, czyli o władzy, natomiast jeżeli chodzi o ludziach, o ludzi, to nie niespecjalnie. To jest taki bardzo skrajny, korporacyjny system funkcjonowania, gdzie liczy się tylko praca, praca, praca. Jednostka specjalnie nie jest istotna. To wszystko jest posunięte do granic absurdu, ponieważ taka jest stylistyka tego świata, pełna czarnego humoru i takich właśnie ekstremów, które dostarczają pewnych refleksji, jeżeli mamy ochotę się nad tym zastanowić. Zatem nasz bohater zostaje rozmrożony przez szalonego naukowca, który nie godzi się ze stanem rzeczy, jaki zastał, chce walczyć z tą Radą i do tej walki potrzebuje jakąś utalentowaną jednostkę, a pośród tych kolonistów, wśród których my żeśmy się także znaleźli, są same najwybitniejsze jednostki ludzkości, które zostały wysłane w kosmos. Znaczy, część wybitnych jednostek oczywiście zostało na Ziemi, żeby wszystko było jasne. Ale ci, którzy są na tym statku, zostali wybrani i my jesteśmy jednym z tych wybrańców. I całą zabawę zaczynamy od tworzenia postaci i tu jest dużo fantastycznych rzeczy, bo możemy stworzyć postacie przeróżne i każda działa w grze. Także nie musicie się specjalnie martwić. Ja osobiście uwielbiam te postacie, które można zbudować na bazie retoryki, perswazji, hakowania, włamywania się, takiego spryciarza, który nie do końca skupia się na walce, natomiast świetnie sobie radzi w rozmowach z ludźmi i w jakichś takich rzeczach, które wymagają szpiegowskich umiejętności. I taką sobie postać stworzyłem, taką ukończyłem grę na wysokim poziomie trudności. To jest nad tym poziomem, na którym ja grałem, był jeszcze poziom Supernova, ale on już jest dużo bardziej skomplikowany i raczej wydaje mi się, że potrzeba jeden raz grę przejść, żeby po tą Supernową sięgnąć. Tak czy inaczej, wyśrubowany poziom trudności, poradziłem sobie nieźle, mimo że moja postać nie była jakoś, nie nadawała się jakoś świetnie do działań bojowych, za to fantastycznie współpracowała z towarzyszami, bo tam możecie sobie zbudować postać tak, że ona jest samotna i świetnie sobie radzi sama, ale możecie też w oparciu o drużynę i to było jak najbardziej... To,
to był dobry pomysł, to dobrze się udało zrealizować, tym bardziej, że postacie towarzyszące. I na początku ja nie jestem wielkim fanem towarzyszy w grach Bethesdy, czyli Falloutach i Elder Scrollsach. Oni tam mnie wybijają z immersji, nie zachowują się logicznie, nie zachowują się sensownie. A poza tym nie mają jakichś specjalnych osobowości. Natomiast w The Outer Worlds postacie towarzyszące zostały zbudowane fantastycznie. Bardzo łatwo je polubić, bardzo szybko można je polubić, do nich się przywiązać i dbać o nie. I towarzystwo tych postaci nie tylko wpływa na nasze umiejętności w walce, to znaczy oni dopełniają nas w walce i przydają się niewątpliwie, ale także wspierają nasze umiejętności. Na przykład mamy mechanika pokładowego, jeżeli go zabierzemy ze sobą, to nasze umiejętności inżynierii są znacznie wyższe. Mamy na przykład kaznodzieje. Kiedy kaznodzieja jest z nami, potrafimy zastraszać naszych rozmówców, ale on też świetnie się zna na hakowaniu. Nasi towarzysze mają każdy po 3 umiejętności i każda z tych umiejętności po trochu dodawana jest do naszych. Zatem możemy mieć wzmocnioną perswazję, jeżeli mamy dobranego towarzysza, włamywanie się, skradanie się i tak dalej, i tak dalej. Ja właściwie poszedłem już w takie ekstrema, jeżeli chodzi o zdolności perswadowania ludziom mojego punktu widzenia, że w większości dialogów rozwiązywałem znakomitą część questów. Uwielbiam takie sytuacje, kiedy z jednej strony NPC wysyła was w jakiś teren, żebyście coś zdobyli, ale z drugiej strony możecie mu powiedzieć: nie stary, idź załatw to sam. I wykonujecie test umiejętności, przechodzicie i dostajecie punkty doświadczenia i sprawa jest załatwiona szybko i zgrabnie. Ale to też nie jest tak, że nie pójdziecie w teren nigdzie. Nie, pójdziecie. Ja miałem dużo walki, dużo strzelaniny i bawiłem się doskonale. Więc budowa postaci pozwala na całą masę kombinacji. Można sobie stworzyć skrajnego idiotę, jeżeli ktoś chce. I dialogi także są dopasowane. Chociaż ja osobiście zdecydowanie wolę te intelektualne postacie, które sobie dobrze radzą w trochę innych aspektach niż wojowniczość. Ja muszę przyznać, że ta gra mnie kupiła od samego początku. Przede wszystkim takim sposobem konstrukcji świata, który ja uwielbiam. Mamy swój statek, mamy swoją drużynę i na tym statku dzieje się cała masa niezwykle interesujących rzeczy i za jego pośrednictwem poruszacie się od planety do planety, od bazy kosmicznej do innych statków i macie taką swobodę. To są światy takie trochę półotwarte, to znaczy dostajecie, na każdej planecie macie jakiś obszar, który jest zamknięty, to nie jest jakiś super ultra wielki świat, ale macie takie poczucie, że możecie przelecieć z jednej planety na drugą, załatwić jakąś sprawę, załatwić drugą. To wszystko się odbywa dosyć dynamicznie, czasy wczytywania są nieduże, więc mimo tego, że ten świat składa się z takich pozamykanych elementów, to każdy został bardzo dobrze dopracowany. Lubię to dlatego, że bardzo łatwo jest zbudować ten świat dosyć dobrze i dosyć dokładnie. Obsidian Entertainment doskonale sobie z tym poradził, bo te wyznaczone obszary nie są tak duże, żeby to było nie do zrobienia dla małej firmy. Obsidian wielką firmą nie jest, a mogą to zrobić dokładnie, z polotem i każdy z tych obszarów ma do powiedzenia jakąś historię. Gra jest niesamowita, jeżeli chodzi o grafikę. To znaczy, to jest kwestia tego, co lubicie. Ja bardzo lubię ten styl taki steampunkowy czy retrofuturystyczny. Jest takie miasto, które się nazywa Bizancjum. To jest główne miasto, gdzie stacjonuje Rada. Ten nasz najważniejszy przeciwnik, ale czy to jest tak naprawdę przeciwnik, to dowiadujemy się w trakcie historii, bo można sobie obrać różne ścieżki. I to Bizancjum wygląda przepięknie. To są takie budynki, ja wiem, właściwie to można by powiedzieć w lata 20. XX wieku, ale zmienione pod wpływem tej technologii, z którą mamy do czynienia. To retrofantastyka jest inna za każdym razem w zależności od tego, jaką wizję mają twórcy. I to miasto jest ogromne, z wielkimi budynkami, jest bardzo dużo bogactwa, tam fantastyczne sklepy, bary, lokale i takie dystyngowane rozmowy. Albo możecie trafić na planety, gdzie powietrze jest pełne siarki, że ludzie nie mogą tam funkcjonować, kaszlą. Widać tą żółć taką panującą na tej całej planecie, gdzie wygody nie ma absolutnie żadnej. To jest wszystko, odbywa się na zasadzie zderzenia takich kontrastów między tym pięknym światłem, pięknym światem i bogatością i tym biednym takim robotników i to jakby zderzają się tam te poglądy i nasz bohater w środku może stanąć po jednej, po drugiej stronie, może mu być wszystko obojętne, może jednych nienawidzić i drugich nienawidzić i myśleć tylko o sobie. No i pośrodku tego bohater, jak wspomniałem, i jego towarzysze, ci towarzysze też mają jakieś poglądy, przemyślenia, oni dużo dodają do tego, jak ten świat wygląda. Nie ma, proszę Państwa, w tej grze romansów i to jest akurat coś, co mnie niezwykle cieszy. Zawsze te romanse, one są taką częścią, chyba w Wiedźminie 3 udało się zrobić tylko romanse takie, żeby one nie były żenujące. W większości przypadków, zwłaszcza w Mass Effectie, zwłaszcza w ostatnim, te romanse są strasznie żenujące. Tymczasem mamy coś innego, mamy towarzysze, możemy z nimi nawiązywać jakieś
jakieś relacje, poza romansami, ale możemy obserwować, jak nasi bohaterowie współgrają z resztą świata, jakie oni mają relacje, bo mamy na przykład Feliksa, który odwiedza starego znajomego i gdzieś tam wpływamy na tą relację. Mamy Parvati, naszego mechanika pokładowego, która zakochuje się w dowódcy statku Pionier. I obserwujemy ten cały romans, taki, to jest niezwykle naiwny romans, taki dziecięcy, taki gimnazjalny wręcz, ale przez to, że my go obserwujemy z zewnątrz i rozumiemy, że te dwie osoby są niezwykle nieśmiałe i ta relacja ma prawo być taka żenująca, to zupełnie inaczej to postrzegamy niż my, gdybyśmy my byli tym bohaterem, który próbuje romans nawiązać w taki żenujący sposób. Fantastycznie zostało to przeprowadzone i te relacje, właściwie relacje naszych towarzyszy ze światem zewnętrznym są ważniejsze i większe niż relacje tych postaci z nami. To zupełnie nie przeszkadza, bo my oczywiście z nimi rozmawiamy, ale przede wszystkim poznajemy ich troski, poznajemy ich spojrzenie na ten świat i na te ich relacje. I to jest fascynujące. One, te postacie nabierają takiej prawdziwości, że chcemy im pomagać, że mamy taką skłonność. Właściwie największym problemem jest to, że mamy 6 towarzyszy, wśród nich robota sama, który tam niby niewiele ma do powiedzenia, ale też jest dosyć zabawną postacią. I wychodzimy na placówkę, możemy zabrać tylko 2 ze sobą. I za każdym razem chciałem dobierać kogoś innego, ale moimi ulubieńcami byli Pastor, Max i Parvati, mechanik pokładowy. Mechanik pokładowa bardzo nieśmiała, taka osoba z takim dziecięcym podejściem i spojrzeniem na świat, a z drugiej strony kaznodzieja, były kaznodzieja, który ma takie dosyć surowe spojrzenie na świat, jest religijny, gdzieś tam szuka jakiejś wiedzy na temat tej religii i fantastyczne zderzenie tych postaci, one się czasami ze sobą komunikują w dialogach, to zostało dobrze zrobione, a tak naprawdę jak oglądałem wstępy i zapowiedzi gry, to miałem takie przypuszczenie, że te dialogi są bardzo sztywne, takie staroświeckie, ale okazało się, że to zupełnie nie przeszkadza. Rozmowy są poprowadzone bardzo dobrze, aktorzy świetnie zagrali. Co prawda postacie są, widać, że to nie jest super wysokobudżetowa gra, że te emocje na twarzach nie zarysowują się tak dobrze, ale one są wyczuwalne w głosach aktorów. To jest bardzo dobrze zagrane, tam się trafiają zabawne dialogi. Te ekstrema, o których opowiadałem, że ten świat jest taki skrajny i pokazuje, jakby wzbudza refleksję, pokazując skrajne przykłady niesprawiedliwości na przykład. Jakby widać, co jest białe, co jest czarne. I ci bohaterowie, którzy opowiadają tę historię, doskonale się wpisują, doskonale grają te postacie takie ekstremalne, wygłaszające ekstremalne i nietypowe poglądy. Tak czy inaczej, cała historia jest niezwykła, dobrze opakowana w towarzyszy i przyjemnie od samego początku do końca się ją przechodzi. Kiedy mi minęły te 52 godziny, kiedy dotarłem do końca tej gry, to odczuwałem niezwykły smutek i on do tej pory we mnie pozostał, że to się już skończyło, bo chciałbym jeszcze. A wszystkie zadania zrobiłem od początku do końca. Ani jednego nie pominąłem, wydaje mi się. Jedno popsułem gdzieś tam po drodze, bo to się zdarza. Ale miałem ogromne poczucie satysfakcji z tych godzin spędzonych tam. I to też jest tak, że mam wrażenie, bo czytam różne opinie ludzi, recenzje są z reguły bardzo dobre, ludzie na Metacriticu oceniają wysoko, natomiast zdarzają się osoby, które mówią, pograłem 2 godziny, bo było to w abonamencie Microsoftu i nie podobało mi się. I tak myślę sobie, że to absolutnie nie jest gra dla każdego. To trzeba być fanem Fallouta, warto być fanem RPG-ów. Znaczy, nie oznacza to oczywiście, że jeżeli ktoś nie znał Fallouta, to nie będzie się dobrze bawił, ale musi mieć pewne zrozumienie dla tej stylistyki i chęć wejścia w tego świata, mimo tych ekstremów, które tam są, mimo tych naiwności. Można narzekać na sztuczną inteligencję, ale wszystko zależy od naszej percepcji. Jeżeli chcemy dostrzegać wady sztucznej inteligencji, to będziemy je dostrzegać, będzie nam to przeszkadzało. Ja wchodzę w ten świat, wierzę we wszystko, co się dzieje, omijam czasami te rzeczy, które wydają mi się niekonsekwencją. Tak czy inaczej, bawiłem się cudownie. Rozgadałem się strasznie o tym świecie i o tych postaciach towarzyszących i o dialogach, a tak naprawdę jest jeszcze cała masa innych historii, jak chociażby system walki, który na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć drewniany, ale łatwo można się do niego przyzwyczaić i sprawia dużo, dużo satysfakcji. Tam został wykorzystany ten system znany z Maxa Payne'a, czyli bullet time, to spowolnienie, slow motion podczas walki, więc jeżeli za dużo się dzieje i za szybko, no to można z czas sobie spowolnić i bardzo precyzyjnie celować do przeciwników i ich załatwiać.
niezależnie od tego, czy wybierzecie walkę wręcz, czy wybierzecie strzelanie. Ja osobiście jestem zawsze fanem broni długiej, czyli snajperki i tego typu rzeczy, bo one pozwalają mi się trochę skradać, trochę atakować z zaskoczenia, więc wykorzystywałem tę broń bezwzględnie, ale wybór jest znacznie większy, bo jest broń jednoręczna, biała broń dwuręczna, którą się zadaje potworne obrażenia, pistolety, broń długa, właśnie karabiny i snajperki, no i jeszcze broń ciężka, czyli miotacze płomieni, jakieś gatlingi, takie karabiny, wyrzutnie pocisków plazmowych. Jeżeli zainteresujecie się inżynierią, a jestem wielkim fanem inżynierii, zwłaszcza w The Outer Worlds, to można bronie poprawiać. Jest taka opcja majsterkowania. Oprócz tego, że je modujemy, możemy je naprawiać, możemy je rozbierać na części, to jest jeszcze opcja majsterkowania. I majsterkowanie polega na tym, że za określoną ilość gotówki, za każdym razem większą, możecie zwiększyć poziom broni, czyli ten level broni, powodując, że ona będzie stawała coraz mocniejsza. I to jest świetny system, ponieważ to jest bardzo kosztowne i nie ma takiej sytuacji, że macie za dużo kasy. Tu jest cały czas pościg, żeby zbierać jak najwięcej pieniędzy, bo możecie rozbudowywać, poprawiać swój pancerz, możecie poprawiać swoją broń. Ja wydawałem tam majątek na to, żeby mieć jak najlepsze bronie i miałem takie silne poczucie satysfakcji, że kurde, ta broń jest taka, jak to się mówi, odpicowana jest na maksa i tylko czekałem na kolejny poziom, by móc jeszcze odpicować ją dokładnie, bo poziom broni jest do pewnego stopnia zależny od poziomu naszej postaci, chociaż jest o kilka tam stopni wyższy. Swoją drogą kończymy grę na 32, na 30 poziomie doświadczenia, bronie chyba mają 33, 34 maksymalnie i jakby tuż przed zakończeniem ostatniej misji wbiłem ten 30 poziom, więc gra jest naprawdę dobrze zbalansowana, ale żeby to zrobić, wydaje mi się, że warto wszystkie questy wykonać, chociaż tam jest kilka fajnych sposobów na zdobywanie tych punktów doświadczenia, bo jeżeli budujecie drużynę w oparciu o postacie towarzyszące, a ja to bardzo, bardzo mi się to spodobało, to jest taki atut, dzięki któremu zabójstwa towarzyszy dają nam 50% więcej punktów doświadczenia, więc zakładam, że można szybciej zdobywać. Ale znowu się rozgadałem o tych systemach i o tych mechanikach, one są dla mnie fantastyczne, że nie opowiedziałem o tym systemie walki. I on potrafi być wymagający, zwłaszcza jeżeli wybierzecie sobie ten trudny poziom doświadczenia, to czasami zdarzali mi się przeciwnicy, do których musiałem 3-4 razy podchodzić, żeby ich pokonać, ale też mi dało to niesamowicie dużo frajdy, że znalazłem jakiś sposób, żeby ich wykończyć. I towarzysze, oprócz tego, że mają swoje umiejętności, dajecie im bronię, dajecie im pancerze, to oni także wykonują takie ataki specjalne. Gdzieś tam nasza pani mechanik podbiega z wielkim młotem i łupie z całej siły w gromady przeciwników. Nasz wikary potrafi jak rewolwerowiec podejść i wystrzelić ze strzelby, zadając duże obrażenia. Nasza, o Jezu, jest taka dziewczyna, która jest łowcą zwierząt przede wszystkim. Ona ma straszne skłonności do alkoholizmu, ale jest też postacią niezwykle zabawną, która ma dużo historii do opowiedzenia. Ona zresztą w towarzystwie z Pravati prowadzi interesujące dialogi, tak trochę jest mentorką, trochę staje się, mimo tego całego alkoholizmu, który jej towarzyszy, który też nadaje kolorytu tej postaci, to ona potrafi serię z ciężkiej broni wystrzelić, zadając także ogromne obrażenia. Tam jest dużo, dużo fantastycznych rzeczy i one się, jakby to wszystko, ja często wracam do tych towarzyszy, ponieważ oni są widoczni w każdym aspekcie tej rozgrywki, i w dialogach, i w podejściu do świata, jakby albo skradając się, albo otwierając zamki, albo hakując, i w samej walce także są widoczni. Ja uwielbiam ich wykorzystywać i jest taka gałąź umiejętności, która, to się w języku polskim chyba nazywa przywództwo i determinacja. Dzięki tym umiejętnościom poprawiamy w znakomitym stopniu zdolności bojowe naszych sojuszników, ale oprócz tego, jeżeli osiągniemy odpowiedni poziom, to nasi towarzysze przyznają nam bonusy do umiejętności. Jeżeli osiągniemy odpowiedni poziom przywództwa, to ten poziom, który oni nam dostarczają, jest podwojony i można znaleźć, jakby dostać drastyczny wzrost umiejętności naszych postaci. Więc nawet jeżeli wybierzemy sobie kompletnego kretyna, który nie ma umiejętności retorycznych za grosz, to jeżeli podpakujemy umiejętności dowodzenia, to nagle się może okazać, że nasi towarzysze wpływają na nas tak dobrze, że perswazja naszego debilnego bohatera stoi na całkiem wysokim poziomie. Mógłbym Państwu jeszcze godzinami opowiadać o tym, co przeżyłem, tym bardziej, że to jest takie świeże dla mnie, bo ja skończyłem tę grę z mojej perspektywy dzisiaj, tuż przed nagraniem tego materiału, więc te wszystkie uczucia i emocje
są we mnie na gorąco. Więc podsumowując jeszcze to wszystko, świat został skonstruowany bardzo dobrze, postacie towarzyszące fantastycznie, walka, mimo że trzeba się do niej chwilę przyzwyczaić, super, w pewnym momencie wchodzi i dobrze się w tym czujecie. Miasto jest fascynujące, te sklepikarze, to, że możecie kupować te bronie, że możecie je zmieniać, że możecie dokładać tam bonusy na przykład do pancerzy, które wpływają na wasze umiejętności, jest dużo, dużo fajnych rzeczy. No i ci nasi bohaterowie, którzy gdzieś tam są poza grą, czyli ten szalony naukowiec, albo postacie jacyś przewodniczący rady i tak dalej, z którymi się komunikujecie, których poznajecie, oni też mają jakiś swój charakter. Poza tym bardzo ważne jest w tej grze to, że ona oferuje mnóstwo podejść do rozwiązywania problemów. To znaczy, jeżeli macie się dostać do jakiegoś miejsca, to możecie być pewni, że przynajmniej ze trzy sposoby są, żeby się tam dostać. Jeżeli miejsca pilnują strażnicy, to możecie ich zastraszyć, albo możecie wypreswadować, możecie ich przekonać do tego, że macie prawo tam wejść. Możecie im dać łapówkę, możecie wejść siłą, strzelając, ale możecie też znaleźć tajne przejście. Możecie wręcz spotkać inną postać, która da wam zadanie i dzięki temu zadaniu odkryjecie jeszcze inne przejście prowadzące do miejsca, do którego macie się znaleźć. I oprócz tego, że tam macie rozwiązywanie problemów i jakby tam komunikację z postaciami, które pilnują tego, co wy robicie i chcą wam trochę poprzeszkadzać, to jest jeszcze taki fantastyczny mechanizm przebierania się za naszych przeciwników, że oni nas nie zrozumieją, to jest coś w rodzaju hologramu, który nakładamy na nas i na naszych towarzyszy i ten hologram się redukuje z czasem, to znaczy jeżeli wejdziecie na teren zastrzeżony i macie ten hologram, to możecie przejść ileś tam metrów, zanim ten hologram nie zniknie. I trzeba jakby mierzyć trasę, którą chcecie się dostać, szukać sprytnego sposobu, żeby to obejść, a nawet jeżeli ten hologram się skończy i strażnicy was dopadną i zadają pytania, ej, co tu robisz? To możecie użyć umiejętności perswazji i nakłonić ich do szukania ciekawostek w innym miejscu i zresetować sobie ten i znowu odzyskać ten hologram i poruszać się swobodnie. Muszę kończyć. Wiem, się rozgadałem znowu strasznie, mam nadzieję, że się zmieszczę w tych 22 minutach. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Hej, hej.